No cześć, witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was coś totalnie wyjątkowego. Przygotujemy sałatkę z boczniakami i kurczakiem. Sałatka ta łączy w sobie delikatność kurczaka, wyjątkowy smak boczniaków i kremowe awokado. Sałatka ta to bomba smaków i zdrowego jedzenia, która nasyci Was na wiele godzin. Gotowi? Zaczynamy! Tutaj mam 160 g boczniaków, jeden filet z kurczaka, tak około 200 g, już go pokroiłam w kostkę, 70 g miksu sałat z rukolą, jedno awokado, 3 łyżki oliwy z oliwek, łyżka octu balsamicznego, łyżeczka masła klarowanego, 30 g pestek słonecznika, już go uprażyłam na suchej patelni. Tutaj mam pół cytryny, będę nią skrapiać awokado. Sałatkę i mięso będę przyprawiać solą i pieprzem. Kurczaka posypię solą i pieprzem. Wymieszam i odstawię na chwilkę. Ok. Boczniaki sobie trochę pokroję na takie mniejsze kawałki. Oczywiście wielkość według uznania. Jakie lubicie kawałeczki, takie sobie krójcie. Oczywiście boczniaki sobie wcześniej umyłam. Ok. Pod patelnią podpalam gaz. Wrzucam masełko i czekam, aż mi się rozpuści. Teraz wrzucam kurczaczka. I będę go chwilę smażyć. Teraz do kurczaka dorzucam boczniaki. Kurczaka smażyłam jakieś 3-4 minuty. Myślę, że więcej mu nie trzeba. Boczniaki też będę smażyć kilka minut. I tu też jeszcze przyprawię troszkę sobie solą i pieprzem. I słuchajcie, wyłączam gaz. Boczniaki też smażyłam jakieś 4 minutki. Przełożę teraz całość na talerz i poczekam, aż ostygnie. Awokado przekroję na pół. Wyjmę pestkę, ok, obiorę je. Słuchajcie, moje awokado jest dojrzałe. Skórka, zobaczcie, fajnie sobie schodzi. O, super. Pięknie. Ok, mamy to. Awokado pokroję sobie na mniejsze kawałeczki, czyli tak, słuchajcie, przekroję je sobie na pół. I pokroję na takie, o, fajne plasterki małe. Teraz awokado skropię sokiem z cytryny, żeby mi nie ściemniało za szybko. Ok, słuchajcie, i działamy dalej. I teraz ja na pół misek wyłożę sobie sałatę. Możecie to zrobić też w misce. Tak. Teraz nałożę kurczaka z boczniakami. Kurczaczek soczysty i boczniaki też. Ok. Teraz dam pokrojone awokado. I teraz poleję oliwą. Octem balsamicznym skropię. Posypię słonecznikiem. I całość jeszcze przyprawię solą i pieprzem. I gotowe. I jak? Podoba Wam się ten przepis? Piszcie mi w komentarzach, czy Wam ta sałatka smakowała. Bądźcie też kreatywni w kuchni. Jeżeli macie swoje ulubione dodatki do takiej sałatki, napiszcie mi w komentarzach. Chętnie wypróbuję. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje, keto potrawy gotuje zdrowo. Smacznie, szybko, pysznie.
ślicznie jem i chudnę. Ach, jak miło ślicznie, kto za to jej styl.